Hej, hej, siemanko, kontynuujemy rozgrywkę w Zrujnowanym Królu, mówiąc po polsku, odcinek kolejny. Stanęliśmy ostatnio przed wrotami do tajemniczego pomieszczonka, nie wiemy co się znajduje zaraz za tymi drzwiami. Mamy mapkę wyglądającą następująco, szukamy świątyni Buchru w Szarej Zatoce, także przed nami jeszcze dużo czasu, żeby tutaj dojść do tej świątyni. Może się uda na tym odcinku, a raczej powinno się udać już nam dzisiaj, także cóż, lecimy. Nie mamy tutaj full życia, powinienem sobie tutaj też jeszcze szybciutko ogarnąć eliksirki, żeby tutaj uleczyć moich bohaterów, szczególnie tego jegomościa. No, fabuła coraz bardziej mnie zaskakuje. Mnóstwo rzeczy do sprawdzania i to jest najciekawsze. O, kurde, i mnie zaatakował jeszcze przed akcją. Nikomu nie jest obiecane jutro. No niedobrze, niedobrze, ale wpadłem. Ósmy poziom mają. What? Czekajcie, muszę nas uleczyć, bo co to ma być? Dobra. Ale wpadłem, ja nie wiem czy ja w ogóle tam miałem być. No ale nie mam chyba innego wyjścia. Mamy jeszcze tutaj miksturki życia w takim razie. O, ten będzie chyba atakował tego. Brała mojego. Dobra, musimy zaatakować jak największą mocą w takim razie. Aż kurczaki, nie wiem jak oni mnie załadują. Dobra, w tego może spróbuję. No i ile? Ile? 2,8. No to chyba zginiemy pierwszy raz. W takim razie. Spłacę ten. Jestem w szoku, co tu się dzieje? Trafienie krytyczne. No tego się nie spodziewałem w ogóle. O, żeż. Dobra, weźmy sobie obronę. Ach, niewiele brakowało, ale chyba teraz spróbujemy go dokończyć. Ujarzmić wiatru. Okej, spróbujemy może w ten sposób. Czy tutaj może mackami coś? Nie, też nie ma co ich leczyć nawet. Dobra, musimy atakować, nie ma co. Ryzykujemy. Mamy ultimata dostępnego. Chyba. Dobra, co tutaj robi ultimate u Brauma? Ochronka. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Wiecie co, wezmę sobie miksturkę. 230 zdrowia, 240 zdrowia. Wiecie co, może... Weźmy, uleczymy tego. O. Pewnie się o tym nasłucham. Na przykład wypadek, ale teraz chyba dokończymy ultimatem tego Shrapnelo Crab. Oby się udało. Dobra, uwaga, uwaga, uwaga. Póki co najfajniejszy ultimate. Uwo, 180. Dobra, opłacało się. Nie wiem co jest grane, ale naprawdę mam bardzo niski poziom i bardzo niski poziom postaci tych moich. Siódmy, a ja już walczę z ósemkami. Nie wiem czy to tak będzie wyglądało później. Łupy. Dobra. Brał awans. Przyda się. Pójdziemy sobie do skarbu. Potem tędy. Tędy. I tędy, do świątyni Buchru. Przejdę otwarty, jest dobra. Kolejna ósemka. Okej. Z tymi wiliczkami nie chcę za bardzo walczyć. Trochę się ich obawiam. Tutaj pusto. Jakiś talizman z kości. Biała esencja. I co to było to, tak? Okej, dziwnie ta mapka się pokazuje mi. A, chyba nie udało się uderzyć. Dobra, muszę nad tym popracować. Chodźcie tu, przyjaciele. Dzika karta ochrona. Dobra, to co? Atakujemy, nie?
pierwszego tego. Wstrząsem. Dobra. Po takiej seryjce powinniśmy już móc coś zdziałać. Mamy dwie maski. A, on wie kogo uderzać pierwszego. To jest nie fair. Dobra, weźmy sobie może... Dobra, to może być, ale równowagi czy mocy? Dobra, weźmy tak. Oni też mają ochronę. O nie! To był kurczaki błąd. Tutaj potrzebuję... Może ściana wichru, co? Osłonimy się. Teraz ich kolej będzie. 45 tylko. 70. Zostało. Dobra, spróbujemy zaatakować. 30, mało. Widmowy skowyt. Martwi mnie to trochę. 27. Za 40. Dobra, kończymy tego. 88, krytyczne. Pięknie. I teraz co? By się przydało chyba coś mocnego, co? Ale mocy, dobra, spróbujmy tym. No, coś mi tutaj myszka nie chce trafić. My się wyleczymy w ten sposób. Mamy super umiejętność. To jest dobry znak. 4 macki. Wow, ale słabo. Tragedia, dobra, ultimate'a musimy. Zobaczymy ile mu życia zejdzie. Czy ja to mogę skipnąć? O nie, nie mogę tego skipnąć. W sumie może i dobrze. Za 215, wow. Dobra. Muszę koniecznie udać się do sklepikarza, bo już brakuje mi miksturek powoli. No i o to chodziło. Już myślałem, że będzie druga tura. Jest zwycięstwo. Właśnie, potrzebuję tych handlarzy. Kolejne doświadczenie. Drzwi są zamknięte. Nie, dobrze, dobrze. Kurde, znowu nie trafiłem! No nie! Nie boję się. Nie męczę. Trafienie krytyczne. I nie przestaję. Oj, ten początek jest totalnie zlamiony. Dobra, słuchajcie, oko wiatru. Zwiększa szansa na trafienie krytyczne wszystkich sojuszników o 15%. Dobra, to szalejąca wichura. To by się przydało, nie? Kilku naraz zaatakować. Dobra, spróbujemy tak. Dobra. Teraz oni. Nie, czekajcie, jak to wygląda. Ściana z macek. Fajnie, że pokazują, kogo będą targetować. Więc ja biorę ścianę macek na siebie tutaj. Okej. I Braum też. Def. No to co, jestem gotowy w takim razie. Zobaczymy, czy miałem rację. Tak jest. Tak jest. Dobra. I teraz Brauma. Mhm. Dobra, dostaliśmy trafienie krytyczne, więc spróbuję sobie nawałnicą stali teraz szybciutko zaatakować. Jest, 88. I uderzenie maską też. Oho! Uwaga i wdzięk. Ideolo. O dziwo, ten nie pokazuje mi wilczek, kogo będzie atakować. Więc damy sobie tarczę na wszystkich sojuszników. Tak jest, zróbmy tak. Widmowy skowyt. A, o to chodziło. Kurde, nie zdążyłem z tą tarczą. Okej. Zostało nam 120 i 216.
Życie jako tako mamy. Ale chyba muszę czymś mocniejszym zagrać. Dobra, te kraby strzelające mnie przerażają. Dobra, i przydałoby się trochę uleczyć. O 49. Dobra, przyda się. Przygotuj się na lekcję. Jak on tak strzela? No, wszystkich naraz? Ja już jestem w alei z krytykiem? Nie. Kurczę, nie zobaczyłem, co to jest za dodatkowy perk. Czy to jest pod Q chyba? Zwiększenie szansy na trafienie krytyczne. Ale nie dla Brauma, dobra. Już wszystko wiadomo. Więc Braum sobie rzuci tarczę. Chyba prowokację mu zarzucimy zaraz. Niech w niego naparzają. Masz siłę morskiego ślimaka. No i teraz? Ua. Mocno było. Dobra, weźmy prowokację na Brauma. Albo nie. Spróbujemy, zaryzykujmy. Aj! Niewiele brakowało, tylko 6 punktów tylko. Aj, dobra, skończmy już. Czekajcie, nie, zagramy sobie w ten sposób. Gdzie są, gdzie jest ten skill, gdzie mogę kilku wrogów naraz? To chyba to jest po bliskiemu wrogowi też, dobra. Gotowi na spotkanie z boginią? Weźmy sobie ścianę z macek na siebie. No, ej, wilczka nie zaliczyło! Teraz sobie zrobimy prowokację. Ale ja mocy w ten sposób. W mojej głowie teraz tyle kombinacji się tworzy. Dobra, on próbuje na Brauma. Więc my chyba uderzymy już mackami, co? Mamy już ultimate'a do dyspozycji. Spróbujmy to, zobaczymy. Żyję dla takich chwil. Tego ultimate'a jeszcze nie używałem. No, słabo bym powiedział. Trochę szkoda, że go zużyłem, ale chciałem zobaczyć, chciałem go sprawdzić. Powoli. Dobra, uleczymy Brauma. Braum sobie bierze obronę. Tak jest. No i co, mamy to. Zasłużyliście sobie. Będzie level up kolejny? Żadna radość z wygranej. A, nie, niestety nie. Czekajcie, aha, bo ja to pod spacją mam, dobra. Ten atak specjalny. Dziwnie, za mapę mam wyjść? Co jest tutaj? Co mi to tak pokazuje? Nic tu nie ma. A nie, chyba tutaj, tędy, dobra. Gdzie ja jestem? A, przeskoczyłem sobie już tutaj. Dobra, patrzę jeszcze tylko na zegarek. Mamy 17 minut już nagrania. Czy ja zdążę to zrobić dzisiaj? Na pewno chciałbym na tym odcinku dojść tam po prostu do tej świątyni. Na pewno będzie jakaś cutscenka. Ale ten skarb mnie jeszcze kusi. Dobra, idźmy po ten skarb. Dobra, oberwał, jest, udało się w końcu.
Jedna tura będzie. Zagrożenie, trująca chmura. Okej. On będzie we wszystkich uderzać, więc ja spróbuję sobie. Zakłada wszystkich, na wszystkich sojuszników tarczy. Dobra, to ja też sobie dodatkowo wezmę jakiegoś boosta, jakiegoś jesteś perka dodatkowego. Nagakaburoscy. Może to. Zwiększenie szansy na trafienie krytyczne. Auć. Ściana z macek. Dobra, tutaj uderzmy może tego świetlika. Będziemy mieli mackę dzięki temu. Dobra, w tego będziemy tym. Jest ochronka i uwaga. Auć, bo to też są obrażenia magiczne. A obrona chyba jest na obrażenia fizyczne. Musiałbym to też sobie sprecyzować dokładniej. Au. Dobra, wiecie co, chyba uleczymy sobie Brauma. Nie jesteście gotowi. Serdeczne dzięki. Braum, ile ma tych? Jestem ci bardzo wdzięczny. Perków tutaj u siebie. Co to było? What? Dobra, dwa krytyki weszły. Trzy! Zbyt łatwo. Dobra, co teraz? Dwie macki. Nie, za małe leczonko jest. Nie mam już many! Wow. Może być ciężko, ale chyba za 170 mi nie zadadzą obrażeń, a najwyżej się wyleczę miksturą, prawda? Potrzebuję macki mieć. Podążaj za przepływem. Dobra, weźmy sobie szybszą prędkość. Tutaj też zauważyłem. Nową funkcję, dobra, tego weźmiemy. Musimy ultimate'a zużyć, co? Nie ma czasu. Też długo zajmuje to myślenie całe, to też wszystko trzeba przeanalizować. Każdy ruch ma znaczenie. 186, dobra. Nie najgorzej. O, i od razu się szybciej gra. No to już mikstury chyba użyjemy, co? No niestety. Przydałaby mi się pomoc. A, dostał z macek. Dobra, szybciutko trzeba miksturek użyć. O, prawie. Mamy level. Dobra, czy tu jest ta mgiełka? Tak, tu jest ta mgła. Dobra. Średni eliksir zdrowia, użyjemy go tutaj. Okej. Też widzę i, znaczy, próbuję znaleźć to miejsce do spania, ale niestety wtedy wszystkie moby mi się zresetują, wszyscy przeciwnicy. Tunika. Okej. Dobra, mamy skrzyneczkę. Możemy iść dalej. Ten skarb sobie chyba skipniemy. Zobaczymy, czy tutaj będzie jakaś przeszkoda. Jeżeli nie, to może się udać. Dobra. Też drogowskazy, wszystko jest. Oho. Czy tam mgła nie jest coraz bliżej? Patrzcie! Wyluzuj. Malik mówił, że naszyjnik nas ochroni. Malik, ten raper? Tak. A czy widzisz gdzieś tu Malika?
słyszałeś? Coś tam się poruszyło. Nie zostawiaj mnie tutaj! O. Czy ja tam mam wejść? Chyba nie. Stara załoga Gangplanka. Kimkolwiek są, to cud, że przetrwali tak długo. Nie, to nie cud. Dalej. Sprawdźmy to. Harde Haki. Osoba, której szukam, przybyła tu, by ich odnaleźć. To brutale. Twoja przyjaciółka może być w niebezpieczeństwie. Racja. Pospieszmy się. Harde Haki. Rozpraw się z bandytami. No to słuchajcie, mamy zadanie poboczne w takim razie, które trzeba będzie wykonać. No dobra, trochę nam się przedłuży ten temat. Jeszcze tutaj mam te miksturki many. Jest eliksir many. Wskrzeszenia. Idźmy tam, gdzie mieliśmy iść w takim razie. Zanim pójdziemy dalej, musimy się dowiedzieć, w jaki sposób ci bandyci zdołali przetrwać we mgle. Patrzcie, cofnęło mnie. Okej, przełączyłem sobie zadanie już. A, tu mi pokazuje. O, ja cię kręcę. Tędy muszę iść aż. O tak, tędy nie przejdziemy. No to niestety. Gierka nas zrobiła w bambuko. Musimy iść naokoło. Dobrze idę. Kurde, ta felerna mgła. Okej, okay, nikogo tutaj nie ma? To jest podejrzane. Jakaś jaskinia. Klimatycznie, dobra, mamy bandytę. Wykrzykniki same. Myślałem, że coś powie. Okej, okay, trochę się nadział. Może być więcej tych pułapek. No niestety tutaj mi ten skan nie pokazuje. Okej. Okay. To jest proste. Bo tutaj mieszkali. Jak przetrwali działanie czarnej mgły. Przytulny pokoik. Bieg tędy, chodźmy za nim. No tak, faktycznie widzieliśmy to. Ile rzeczy tu jest do przeszukania. Opuść, dobra, zaraz sobie to klikniemy. Mapa na stole przedstawia szarą zatokę. Rozrysowano ścieżki na brzegu, spisano kilka uwag. Kilka słów ma widoczne błędy ortograficzne. Ważna uwaga. Okej. I co, wychodzimy stąd? Szybko poszło. Oho. Nie sądziłem, że łowcy nagród zapuszczą się aż tutaj. Coś ci się pomieszało. Potrafię rozpoznać zabójcę. Nie jestem łowcą nagród, ale jeśli skrzywdziłeś tę dziewczynę, pożałujesz. Ta dziewczyna zabrała moich najlepszych ludzi. Była zła, słysząc, że mój szef zabrał jej słoneczny kamień. Nawet jeśli chce, by zabrała ją czarna mgła, to już nie mój problem. Nie ma jednego z tych fikuśnych naszyjników, który by ją ochronił. Czekaj, ten kamień na twojej szyi... Skąd... Wiesz to doskonale. Czyż nie, zwiastunko prawdy? Zabić ich. O nie. Chyba coś zrobił tamtej dziewczynie w takim razie. Ile mamy tur? Jedna tura jest. Wrogów będących w ukryciu nie można znamierzyć. Pojedynczo wykurz ich z ukrycia. A, czyli atakami AOE musimy tutaj spróbować. Tak też zrobimy, tylko też najpierw się tutaj może doleczymy trochę. Nie, mamy prawie full życia. To zagrajmy zwykłym atakiem w sumie, albo nie, zróbmy sobie ścianę z macek.
póki są niewidzialni, to nie możemy ich namierzyć. O, to był dobry ruch. Tu mam kilka wrogów jednocześnie mogę. Powinni wyjść z cienia teraz. A tego sobie zrobimy to, że trafienie krytyczne nam zwiększa. Ej, wyszli z cienia, co jest? Zanim zaatakowałem w ogóle. Dobra. Atakujmy, atakujmy. Zwiększenie mocy ataków. Niezłe combo. Ale mi go targetują. Dobra, bierzmy prowokację. Walczysz dla siebie! Brawo! Zrobimy sobie ochronkę. Tego potrzebowałem. Dobra. Trochę go wyleczyliśmy. Pięknie, jaka seria wchodzi. Dobra, spróbujmy tak. A, jeszcze się nie udało. Czekajcie, czy ja nie miałem przecież atakować? Dobra, chyba coś tutaj się pokićkało. To dokończmy tą. Chyba mi ominęło jedną turę. Nie wiem, takie mam wrażenie. Tym Yasuo, nie? Jak tutaj stoimy z życiem. W ten sposób. ...55 zostało. Dobra, to użyjemy sobie super umiejętności. Za 58 powinniśmy dodać obrażeń. No i uwaga. No i to by było na tyle, tak jest. Bądźcie gorliwi, radośni, wściekli. Zwycięstwo. Mamy Yasuo na poziomie 8. Runy bohatera. Uderzenie wichury. Dobra. Idziemy dalej. Jeszcze też patrzę na czas, ile już odcinek trwa. Jeszcze nie jest tak źle. Koniecznie chcę się zmierzyć z tym głównym gościem. Ostrożnie, pułapka z działem. A tutaj jest. Drużyna może przebiec przez płyty naciskowe jak ta, aby uniknąć obrażeń. Pozostałe pułapki mogą działać inaczej. Uważaj na siebie. No i ja! Przecież mogłem przebiec niby przez to. Dobra, musimy tutaj z użyciem shifta chyba przebiec. Dobra, chwila. Cyk, cyk. Szybko! Jest! Mamy to! Udało się ich wybić z cienia. Jedno przy okazji. Ostrze, jeden cel. Uff, masakra. Jakie pułapki jeszcze dodatkowe. Nie mam many. To wezmę sobie obronkę. Udałoby się uleczyć mojego Brauma. Kiepsko, kiepsko, kiepsko. Dobra, zaatakujemy. Nie ma co.
Trochę przyspieszyłem tutaj to atakowanie całe. Uderzenie wichury, równowaga. Zaatakujemy ich wszystkich. Auć. Wow, tak się lepiej gra, ej. To jest dobre. 53, tego kraba trzeba wyeliminować dosłownie. A, nie mamy many żadnej. Dobra, za 29. Cyk. Pięknie, co do punkta. Raum, nieco się chwieje. Chyba Braum nam padnie w takim razie. Albo i nie. Jest, dobra, dostał żyćko. I teraz weźmy sobie obronę. Mamy trzy maski. Okej, zróbmy tak. Wow. Teraz to aż za szybko. Dobra, spróbujemy to zaklęcie nowe. Co jest? Trochę było to słabe. Aj, ten Braum nie ma ciągle many. To na pewno zostawi ślad. Dobra, eliminujemy ich po kolei. Nie ma innego wyjścia. 170. A nie chcę ultimate'a wykorzystywać jeszcze. Więc chyba się uleczę, co? O, pięknie. Ale już tutaj wykorzystamy oczywiście. Oby się udało na hita. No i pięknie. Teraz kolejny. Dokładnie. Next, please. Dobra. W międzyczasie trzeba koniecznie manę. Kolejny bandzior na horyzoncie. Tam jest ta skrzynka. Nie wiem, czy coś tutaj się czai. Nie, nie ma tu nikogo. O nie! O nie! Ale wpadłem! Nikomu nie jest. Ale wpadłem. Dobra, atakujemy, nie ma co. Dwie tury są. Może być ciężko. Za 56. Okej, ale to też wybranemu słusznikowi. Dobra, wezmę go na siebie. Dobra, zwiększony krytyk, więc muszę atakować. Krytyk nie wszedł. Nic nie poczujesz. Weźmy sobie tutaj ochronkę, co? Czekajcie, nie. On i tak ją zaatakuje mi. No ale dobra, niech będzie. Aż. Ciężko. 67. Obserwuj pracę. Dobra. Trzeba się uleczyć. Robimy leczonko chyba wszystkich sojuszników, tak mi się wydaje. Dobra, jeszcze raz weźmiemy sobie tarczę. Chyba mogę dodać dodatkową tarczę, co? Ło, piękny krytyk wszedł. O, tak, sumuje się. Elegancko, o to mi chodziło. Dobra, nie będziemy przedłużać. Chyba, że super umiejętność wezmę sobie na drugą rundę i ją wykończę prost z tej alei. Jestem w gotowości.
tu się uleczę. Dobra, Braumem co zrobimy? Chyba zwykły atak damy, co? Skoro muszę. 52, pięknie. O to chodziło, dobra, runda druga. Fala ukończona. Oj, 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 dobra, wiadomo o co chodzi. Wiemy już kogo pierwszego atakujemy. Czy go zostawić na ultimate'a? Nie wiem, czy go damy radę tak ubić. To zrobimy tak. Dobra, biorę sobie obronę. Wybacz mi. Musimy się pozbyć tego kraba. Masakrycznie mocno biją. Dobra. O to chodziło. A w sumie obronę mamy. Więc atakujmy. Co się tam będę rozdrabniać? Czemu brama nie mogę uleczyć? Siebie uleczyłem. Coś... Miss klika zrobiłem jakiegoś. Dobra, spróbujmy to, bo to fajnie działało. Załatwić ich. Ile 94 zostało? To teraz Brauma. O, jest, dobra. No, powiem wam, że te walki się robią coraz dłuższe, nie? Dobra, i kończymy, nie? Pyk, poszło ładnie. No jak są właśnie dwie rundy na walkę, to jest naprawdę ciężko to do zrobienia, ale za to jest więcej expa. Okej, zebraliśmy sobie łupy. Wezmę, może się po prostu jeszcze uleczę. Dobra. To zebrane, mamy tutaj kolejną misję. No i co, wykonamy tą misję i będziemy kończyć ten odcinek na dzisiaj. I w następnym odcinku już w końcu chyba dotrzemy do świątyni Buchru. No, trochę się nam przedłużyło, nie da się ukryć. Okej. Tak zwane zadanie poboczne, ale trzeba zrobić. Cholera. Jeśli to koniec, nie odejdę z pustymi rękami. Malik, jak ten raper. Nie bądź głupcem. Zrozum. Tylko ten naszyjnik powstrzymuje cienie. Zatem zacznijcie uciekać. Okej, czy on będzie sam, czy będzie miał jakiś kumpli? Słyszę głos we mgle. Nawołuję. Wow! Tego się nie spodziewałem. Wracaj do cieni. Ja. To jest jakaś masakra. Dobra, to co? Chyba najpierw to musimy się uzbroić, nie? Dobra. Bierzemy defa, co tylko się da. Na wszystkich nas będzie atakować. Się na zmacek sobie wezmę jeszcze. Dobra. Co tutaj mam? Najmocniejsze, co tylko mam.
chyba to. Uwaga! Wołanie z zagrobu. Co to może być? Pewnie jakieś osłabienie. Patrzcie, nic mu nie robię. Dobra, weźmy sobie jeszcze trochę defa. Oj, to bolało. Mamy super umiejętność. Ła, ła, ła. Dobra, zobaczymy ile super umiejętności. No, uwaga. Zdałoby się trochę więcej niż 200. 225, dobra, jest. Chyba to zrobimy. Dobra, to jest full atak. Jeszcze zwiększenie szansy na trafienie krytyczne. Jest, zadziałało. Chyba. Tu musimy potkę. Mamy full życia. Bronka. Upiór już pół życia nie ma. Za 57. Dobra, wezmę sobie ścianę macek. Dobra, kolejny raz. Dawaj, Yasuo! W tobie nadzieja! Pięknie. Dobra, potrzebujemy defa od ciebie. Przydałaby mi się pomoc. Łaj! Spróbujemy to. Nie wiesz, co to siła. Aha, ściana jest macek, tylko ja mogę. Na siebie. Dobra, dawaj, Braum. Po 68. Mamy obronę, już nie mamy. Dobra, będzie tarczę dawać. Cały czas potrzebuję defa, bo jak będę bez defa, to jestem po prostu papierowy. Nic mu nie zrobię. Dobra. Jest, jest, jest! Poszło! Ach, już myślałem, że będzie druga runda. Złoto. Ile rzeczy ciekawych. O, mamy ósmy poziom. Elegancko. Bosik ubity. Spienione fale, nowa umiejętność. Braum. Przysmak poro? Nieźle. Świątynia jest przed nami. Może kobieta, której szukasz, znalazła tam schronienie. Szlak. Dlaczego odeszła bez słowa? Nie zaniedbam swojego obowiązku. Już nigdy. Tak, razem jesteśmy silni. Udajmy się do świątyni Buru. Buru czy Guru? Z bandytami już się uporaliśmy. O, nowe itemki mamy. Już na następny odcinek będziemy się mogli przebrać w coś ciekawszego. Koniecznie muszę odwiedzić sklepikarzy. A nie chcę gdzieś tam iść i błądzić. Niepotrzebnie. Dobra, jak stąd wyjdę, to wrócę chyba tutaj, tak? Chyba wszystko zebrałem. Dobra, wszystko poszło.
Dobra, ale to co będzie następne zobaczymy już w następnym odcinku. Dziękuję bardzo za uwagę, no i co? Widzimy się już w kolejnym odcinku. Na razie, siemanko i cześć!